Hej, 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 tu wasza konewka. Witam w kolejnym odcinku z Minecrafta, w którego nie potrafię grać, wszyscy to już wiemy. Na sam początek dostałam od was bardzo, bardzo, naprawdę bardzo dużo porad. Mam nadzieję, że moja gra się poprawi, że będę sobie jakoś tutaj lepiej radzić. Na sam początek przejdziemy sobie do książeczki, gdzie Maciej Baran doradził mi, że mogę przepalać wodorosty i będziesz miała z tego jedzonko. Dobrze, zaraz zobaczymy. Ja się muszę o tym przekonać. Wodorosty to są to, rozumiem, tak? I po prostu przepalając je będę miała jedzonko. Pytanie, czy tego jedzonka jest dużo? No wodorostów jest dużo z tego, co widzę. Ale nie wiem, czy rybki nie byłyby lepsze. Na pewno nie chcę zabijać owieczek, które mam na wyspie, bo mam tylko dwie. I dzisiaj się owieczkami będziemy zajmować, bowiem potrzebuję łóżka. A do łóżka potrzebna jest mi wełna. A bez łóżka nie mam spanka, a spanko jest dobre, pamiętajcie. Gdzie jest węgiel? Węgiel jest tu, sobie szybko przepalimy to, niech to sobie leci tutaj. W tym czasie, tak, weźmy sobie może nasze piękne nożyczki. Słyszę, mam tutaj gdzieś sąsiada na wyspie. O, halo, dzień dobry. Czy ty mi ukradłeś mój blok? Dlaczego mi kradniesz rzeczy? Czy ja ci pozwoliłam? Bardzo chcę go uderzyć, ale boję się, że jesteś wysoki i ja się boję wysokich ludzi. Proszę, nie patrz tak na mnie. Czy... Chyba wiem, skąd zabrał nawet ten blok. I to na pewno tutaj nie było. Dobra, mamy złodzieja na wyspie oficjalnie. Trzeba będzie się go pozbyć. Nie wiem jeszcze jak, bo przeraża mnie. Cześć owieczko, przyszłam do ciebie, bo potrzebuję twojej wełny. Dałaś mi dwie, z dwóch chyba nie zrobię łóżka. Ta druga była gdzieś... Tu? Halo? Owieczko? Czy ja mam tylko jedną owcę na wyspie? Mogę przysiąc, że widziałam dwie. No nie wiem, muszę jej poszukać. Halo? Proszę się nie zabijać o górki. Gdzie ta owca? Jest! Znalazłam ją. Proszę, nie top się. Lecę cię... ogolić, co? Chodź, potrzebuję twojej wełny. Naprawdę dałaś mi jedną. Jedną. Jedną, jedyną, najjedniejszą wełnę. Dobra, ta owca nie była zbyt pomocna. Nie lubię owiec. Halo. Skaczemy. Dobra, uda mi się. Ale umiem parkour, widzicie? Ja od tego jednego odcinka nauczyłam się grać od razu. Weź, przerażasz mnie, nie patrz się tak na mnie. Potrzebuję też na pewno... Nasionek, które wyleciało mi, dobra, nieważne, mam nasionko i nie mam głodu też, więc pójdę zobaczyć, czy te wodorosty się przepiekły. Są! Ile dają? Cześć. Co? Mogę z tego blok... Nie. Czy to jest naprawdę majestatyczny blok wodorostu? Mam bardzo zły pomysł, żeby zbudować sobie z tego dom. Z wodorostu. Boże, dobra, ile dajesz? Wow, dajesz aż pół jedzonka. Dobra, zrobimy tego więcej sobie. Chociaż szkoda mi trochę węgla na to. Ale dobra, może być na sam początek. Dawaj. Co to za dźwięk bardzo dziwny? Ała! Co robisz? Nie! Proszę mi tak nie robić! O Boże, co to jest? Proszę... A! Nie! Nie! Boję się, proszę! Czym ty jesteś i dlaczego mnie bijesz? Co ja ci zrobiłam? Co to było w ogóle? Ktoś mi też pisał, że dobrym... To się w sumie teraz przyda. Dobrym pomysłem byłoby zrobienie sobie na przykład tarczy. A tarczy się robi z jednego żelaza i z pięciu desek. Więc proszę bardzo, robię tarczę. Nie, nie zrobiła się. No i co? Nie robi się tak tarczy. Gdzie jest więcej desek? Potrzebuję więcej desek. Zrobimy sobie brzozową tarczę. Gdzie ona jest? Tu jest! Dobra, jestem ślepa po prostu. Weźmy sobie może te złote jabłko. Może mi się przyda. Nie wiem, czy go pokonam. A, i siekierką. Siekierką. Mam też siekierką to robić. Gdzie jest to coś, co mnie biło? A! Tu jesteś! Dobra. Nie! 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 No, nie, to jest...
To jest bardzo zły pomysł, to jest bardzo zły pomysł, to jest bardzo zły pomysł. Żałuję, żałuję, przepraszam, już się z tobą nie chcę bić, nie, przepraszam. Przepraszam. Ja, proszę, wybacz mi. Proszę, jesteś królem morza. Posejdonie, zostaw mnie! Co ja ci zrobiłam? To jest moja wyspa! Nie masz tu wstępu. Tak, spadaj na dno, głupi zębie, widelcu, nie wiem. Nie rzucaj we mnie widelcami, właśnie. Gdzie jest to jabłko? Dawaj. Nie wiem, co ono mi dało, ale dzięki. Gdzie to? Gdzie jesteś? Chodź. No chodź tutaj, na płytko chodź. Chodź się bić tutaj bliżej. Chodź. Nie? Boże. Ja się boję! Ja nie umiem tak szybko pływać. Zabiłam go! Zabiłam go, ale fajnie. I co dostałam? Dostałam... zgniłe mięso. Dziękuję. Dziękuję, bardzo ona mi się przyda. O, dajcie więcej wodorostów. Dawaj więcej. Czemu on tych wodorostów tak bronił? Czy wodorosty są jakimś OP-itemkiem, o którym ja nie mam pojęcia? Dajcie mi też znać w ogóle, czy chcemy budować dom z wodorostu. Boże, jakie to głupie. Zaraz się utopię. Dobra, jest wspaniale. Nie, ja się nie utopię, ja się nigdy nie utopię. Zobaczycie, ja nigdy nie umrę w tej serii. Nie umrę. Ja mogłabym na spokojnie na hardkorze grać. A! Tego nie było. O Jezus, co mi się... Postać mi się psuje. Halo, owca! Mogę owcę jeszcze ogolić, będę miała na łóżko. I będę mogła pójść spać, bo już się robi tak ciemno. Przecież dopiero dzień się zaczął. Halo! Tak nie można. Potrzebuję cię. Dała mi idealnie jedno. Więc mam idealnie trzy na łóżko. Cudownie. Więcej nie potrzeba. Po co mi owce, skoro mogę mieć tylko trzy wełny? Boże, ile tu wodorostów jeszcze zostawiam? To dlatego, że nie spanikowałam. W sumie nie, ja nie spanikowałam. Broń Boże, to wszystko było zaplanowane. Boże, czemu w Minecrafcie są jakieś moby, które rzucają widelcami? Co to ma być? Dlaczego? Czy to był jakiś podwodny szyf kuchni? Mam bardzo dużo wodorostów. A czy mogę zbudować blok taki nie z suchych wodorostów? Nie mogę, słabo. Nie podoba mi się. Mało realistyczna jest ta gra. Średny. Nie dokliknęłam. To. I drewno. I tak się robi łóżko. Mhm. Tak się właśnie robi łóżko. No i super, i będę mogła spać. Już się niczego nie boję. Nie boję się tej gry w ogóle. Dobra, słuchajcie, mam super OP jedzenie. Wyschnięte wodorosty są przepyszne. Moje ulubione. To od dzisiaj, Krystian, jak to oglądasz, będę dzisiaj to tylko tobie gotowała. Suszone wodorosty. Lepiej, żeby się lubił. Czy mogę to... No to chyba sobie zbiorę. Jak ja lubię podziwiać zachód słońca z mojej wyspy. Ty też? Trzeba ci jakieś imię wymyślić. Boże, jaka ta owca jest samotna. Nie bój się, niedługo przyprowadzę ci koleżankę. Tylko muszę w jakiś sposób wyhodować sobie zboże. A zboże się robi jak? Na pewno potrzebuję patyków i musimy zrobić sobie motykę, prawda? Tak, motyka. Halo? Okej, dzięki. I mamy jedno jedyne nasionko. I możemy iść spać? Tak, nasza pierwsza przespana noc. Ojejciu, jak to pięknie wygląda z tym słoneczkiem. Gdzie zasadzimy naszą pierwszą? Może przy tej owieczce? Żeby jej tak smutno nie było. Będzie się ogródkiem zajmowała. Dobra, zróbmy tak. Chodź, owco. Znaczy, ja przyjdę do ciebie. Cześć. Czy użyczysz mi swojej ziemi do zasadzenia tego oto nasionka? O! Jest drugie! Tak. Tak właśnie było. O, jest trzecie. No i mamy trzy nasionka. Jak długo rosną nasionka? Będę musiała tu cały dzień siedzieć przy tym. Ach, nie zdążyłam jej obciąć. Ten blok chyba też się tutaj nie znajdował. Ten złodziej liftowy wszystko mi popsuł. Tam jakaś wyspa jest. Może byście chcieli, żebym na jakąś wyspę w kolejnym odcinku popłynęła? Nie wiem. Możecie dawać mi propozycje. Ja chętnie czytam komentarze. A propos komentarzy, pewnie mi nie uwierzycie, ale pod poprzednim odcinkiem komentarzy było aż
tyle i się tego nie spodziewałam, ale udało mi się przeczytać wszystkie. Jestem zdumiona, że tak dużo komentarzy dam radę przeczytać. Co do jednego. I bardzo mi miło, że się tak cieszycie, że jestem. Ja też się cieszę, uwierzcie mi. Szukam czegoś w tej wodzie. Nie, boję się tej wody, że znowu jakiś gościu z widelcem na mnie wypłynie. Tylko tyle mi się przepaliło? Naprawdę? Ja potrzebuję więcej, jestem bardzo głodna. Może powinnam zrobić użytek z mojej wędki i nałowić trochę więcej ryb? Jedzenie się przyda, jedzenie jest dobre. Boże, po co mi to? Weź się tu na przykład postaw czy coś, cokolwiek. Dajcie mi rybki. Pierwsza ryba. Wiecie co? Siedzę sobie już tu jakiś czas, łowię te rybki. Nie złapałam ich za dużo. Nie wiem, co to jest. Jakaś, nie wiem, gruba, smutna ryba. Nie wiem, co mogę z nią zrobić. Nie chcę jej jeść, bo wygląda groźnie. Poprzepiekam sobie to pewnie wszystko i chyba pójdę dalej do tej strasznej wielkiej kopalni. Może tam więcej rzeczy jakichś znajdę, póki mi rośnie moje zboże dla owieczek. Słuchajcie, to mi się na pewno zawsze przyda. Tak. To bez tego ani rusz. Łopata. Wędkę w sumie mogę odłożyć, że nie będę łowić ryb pod ziemią. Patyki? Potrzebuję więcej patyków. Kolejny kilof. Czy ja mam jeszcze jakieś pochodnie? Jestem ślepa. Tak, mam i to przy sobie nawet. Super. To je tu założę. Sobie to dam tu. Czy moje rybki się przepaliły? Przepaliły się. Czy coś jeszcze potrzebuje więcej patyków? Na przykład jakbym miała mieć więcej węgla na... Przecież węgiel mam tutaj. Boże, co ja robię? Dobra. Ledwo co weszłam i już słyszę straszne dźwięki. Boziu! O, cześć! To moje rzeczy. Nie w tą stronę. Pójdziemy sobie na przykład w stronę... W tą byłam, to w tą sobie pójdziemy. To jest bezpiecznie? Wygląda na be... Co to za dziwne dźwięki? Czemu ich jest tak dużo? To chyba tam gdzieś, nie wiem. Ale bardzo mi do ucha krzyczą. To tu. Tak. I tak. A! Nie! Proszę, nie! Nie! Nie, nie! O Jezus, jak ja panikuję. Nie, nie chciałam pochodni. Nie. Dlaczego się chowasz za ścianą? Idź, idź, umrzyj. Nie chcę cię tu. Idź! Jeszcze jeden szkielet tam jest. A! Nie strzelaj we mnie. No nie strzelaj! No i co się chowasz za tą ścianą? Myślisz, że jesteś mądry? W tą stronę mi gdzieś tutaj creeper chyba poszedł, nie? Ja się boję, Boże! On mi zniknął, on gdzieś tutaj był, prawda? O, siema. Nie, nie wybuchaj, nie wybuchaj! Nie wybuchaj! Nie! No i dlaczego wybuchłeś? Wszystko mi tu popsułeś dookoła. Nieładnie. Nie, tutaj był jeszcze... Boże! Ola, uspokój się. Nie umiesz grać w Minecraft. Oj! Dobra. Spokojnie, luzik, ta gra jest prosta. Cześć. Sam się uderzyłeś. No, dawaj, dawaj. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Cześć. Boże, więcej was matka nie miała? Siema. Nie. Oho. Dobra, udało się. Cześć, creeper. Nie wybuchaj. Nie. Ała! Skąd? Nie! Dobra, mogę się tak z creeperami bawić. Pomógł mi trochę. Boże, jak oni mi tu warczą do ucha. Kolejny creeper. Nie! Cześć! Nie, zabijesz mnie. Ty też. No nie wybuchaj. Dobra, zombie nie są już tak straszne. Dobra, jak jest ich więcej, to są. Jednak są. Nietoperzu, uciekaj! Nie podbiegaj mi pod miecz!
Ała! Ile was tam jest? No nie, nietoperz! Zabiłeś mojego nietoperza! Przekopałam się na drugą stronę. O! Proszę bardzo! Złodziej się znalazł! Przepraszam pana, pan jest wyższy ode mnie i ja się czuję bardzo niepewnie. Czy coś... Przepraszam. Cześć. Boże, ile tutaj jest węgla? Muszę to wszystko wykopać. Możesz mnie nie popychać? Dziękuję. No, o Boże! I co więc to? Nie chcę cię tu. Jesteś straszny. Wykopałam to wszystko, udało mi się i mam tyle węgla. Nie wiem, czy to dużo. O, mam kości nawet jakieś i strzały. Będę mogła łuk zrobić. Czemu ja takie rzeczy dopiero teraz zauważam? Przepraszam, przesuń się. Żelazo! Potrzebuję więcej żelaza. Oj, potrzebuję więcej żelaza, bo nie mam go w ogóle. A żelazo się bardzo przydaje. Bardzo chcę iść tam na górę, gdzie oni tak krzyczą mocno i zobaczyć, co tam się dzieje, ale się boję trochę. Hej, przeszkadzam wam? Hej? I ty do mnie strzelić chcesz? Hej, zombie. Dawaj. No chodźcie, klip. Chodźcie bić, chodź. Dawaj, dobra. Chyba coś znalazłam. Cześć. A możesz odejść ode mnie na przykład? Będę wdzięczna. Nie, nie wybuchaj. Was na razie tam zostawię, dobra? Idę do tego kolegi tutaj. Cześć. O Boże, ile tam jest creeperów! Dobra. Tak się to załatwia. Nie, dobra, nie. Nie podoba mi się ten gość. On jakiś dziwny jest. Nie, nie gadamy z dziwnymi mobami. Słuchajcie, bo jest taka sprawa. A! Nie to! Chciałam... No trudno, już po kilofie. Bo tam jest taki problem mały i tam jeszcze... Tam widzę chyba spawner będzie, skoro jest tyle pajęczyn. Nie podoba mi się to ani trochę. Z racji z tego, że cały dzień spędziłam w kopalni i nie zyskałam zbyt dużo surowców, bo się bałam i uciekałam wszędzie. Ale to nic, mam trochę więcej żelaza, na pewno węgla mam o wiele więcej. Kobla, który mi się do niczego na pewno nie przyda. Mam okopająka. Nie wiem, czy jest ono w jakimś stopniu przydatne, ale mam okopająka. Weźmiemy sobie kości, przerobimy je sobie na to białe, pokruszone coś. I możemy sobie wziąć płotki. O, ale mam pomysł! Ukradnę wszystkie płotki z dołu, żeby zrobić zagrodę dla owiec. Nie. Wystarczy mi chyba tych płotków. Dobra. Przepraszam, pajączku, że ukradłam twoje płotki. Już nie będę. Kilofie, dlaczego? Dlaczego ty mi to robisz? O, tam jest jeszcze jeden blok. Hop! Czy jest dzień? Jest dzień! Hurra! Wiecie co? Stwierdziłam, że chcę zbudować dla owieczek jakieś fajniejsze miejsce, a do tego potrzebuję więcej miejsca i będę musiała tą wyspę trochę przerobić, a trochę czasu mi to zajmie, więc po prostu skrócę wam to. Słuchajcie,
Zbudowałam małe co nieco dla owieczek, tylko mam taki problem. Chcę je zaprowadzić w to specjalne miejsce, tylko jak możecie zobaczyć, tam w tej części ekranu pojawił się nowy pan z widelcem i się po prostu boję. Muszę go znowu jakoś zabić czy coś, tylko dlaczego oni się muszą tu pojawić? Nie, cześć owieczko. Gdzie on jest? On był gdzieś tam. Gdzie? Z której strony? Tu! Nie! 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 Dobra, dobra, nie mam powietrza. Wygrałeś. Nie mam powietrza. Boże, kolejny płynie! Ale ty już nie masz widelca. Jesteś gorszy jakiś od niego. Nie. 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 Boże, denerwuje mnie to, że oni tak daleko jakby odpływają, jak ich uderzę. Cyk. Dobra, umarł. I co mi dałeś? Dałeś mi więcej mięsa, ale super, które mi się w ogóle nie przyda. No trudno. Mogę tego widelca jakoś podnieść? Nie, nie mogę. Dzień dobry. A czy panu nie przeszkadza? Okej. Cześć. A możesz sobie umrzeć na przykład... Co? Złoto dostałam od niego? Ale fajnie. O, no i super, mamy dwa. Będziemy mogli jeszcze rozmnożyć te owieczki. Chodź, malutka, chodź ze mną. Chodź, owieczko, proszę. No dawaj, potrzebuję cię, pośpiesz się. Czemu płyniesz na oko? Wystarczy, że na klocek wejdziesz. Ta owca jest upośledzona, chodź. Chodź ze mną, zapraszam was do nowego miejsca. Chodź, tak, pięknie. Jejku, jakie wy piękne jesteście. Witam w waszym nowym domku. Będziecie miały tutaj piękną, zieloną trawkę, kamyczki, krzaczki, nawet kwiatki wam dałam. Piękne, prawda? Zróbcie mi białą owieczkę. Nie! Dlaczego jesteś szara? Mogę! Dobra, to nieważne. Mogę każdą owcę pokolorować. Problem się rozwiązał. Jesteście teraz tu uwięzione. Miłego pobytu na wyspie konewek, czy coś. Dobra, czyli udało mi się. Chciałam dzisiaj właśnie to zrobić. Jakieś miejsce dla owieczek. Owieczki sobie wykorzystam do zbudowania jakiejś bardzo fajnej rzeczy tam. O, właśnie w tamtym miejscu, ale na to będę potrzebowała bardzo dużo wełny. Będę musiała ją pozbierać. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o łapce w górę. Możecie dołączyć też na mojego Discorda. Bardzo chętnie... Tak, bardzo chętnie zapraszam. Pamiętajcie, zostawcie komentarz z jakąś podpowiedzią, żeby nauczyć mnie bardziej grać. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. No i pa, pa!